Inwestycje z zakresu ochrony środowiska należą do priorytetowych zadań samorządu gminy Jasienica Rosielna. W listopadzie ubiegłego roku ruszyła jedna z najważniejszych i najbardziej kosztownych inwestycji. W jej wyniku nastąpi budowa nowej i rozbudowa istniejącej sieci kanalizacyjnej, rozbudowa oczyszczalni ścieków oraz sieci wodociągowej. Na realizację tego potężnego przedsięwzięcia władze samorządowe gminy pozyskały dofinansowanie z unijnego programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Zadanie pod nazwą Rozbudowa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w aglomeracji Jasienica Rosielna jest realizowane w partnerstwie z gminą Brzozów. W wyniku tego projektu stopień skanalizowania gminy Jasienica Rosielna w roku 2020 będzie wynosił z 58% do około 94%, natomiast stopień zwodociągowania gminy wzrośnie do 42%. Pozostanie nam tutaj na terenie gminy jeszcze do zwodociągowania wieś Wola Jasienicka i Orzechówka, natomiast wszystkie miejscowości z gminy Jasienica Rosielna będą już skanalizowane. Bardzo ważną częścią tego projektu będzie również rozbudowa oczyszczalni ścieków Bliznem. Myślę, że zadania z zakresu budowy sieci kanalizacyjnej i wodociągowej są bardzo oczekiwanymi inwestycjami, jeżeli chodzi o naszych mieszkańców. Zgodnie z projektem zostanie wykonana sieć kanalizacyjna w części wsi Jasienica Rosielna i we wsi Wola Jasienicka o łącznej długości około 9,5 km. W Bliznem zostanie przebudowany odcinek kanalizacji sanitarnej na odcinku 1200 metrów. Ponadto w Jasienicy Rosielnej powstanie sieć wodociągowa o długości 10 km. Zostaną wykonane i uzbrojone studnie wiercone oraz stacja uzdatniania wody. Projekt przewiduje również rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w Bliznem oraz budowę kanalizacji sanitarnej w starej wsi gmina Brzozów. Ten projekt, który realizujemy, w znaczny sposób przyczyni się do ochrony naszych wód powierzchniowych, przyczyni się do wzrostu komfortu życia naszych mieszkańców, ponieważ zapewnimy im odprowadzanie ścieków we właściwy sposób, a także dostęp do wody o odpowiednich parametrach. Wartość zadania została wyceniona na ponad 46 milionów złotych. Ostatecznie po przetargach inwestycja ma kosztować 34 miliony 177 tysięcy złotych. Realne dofinansowanie z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko wyniesie około 50%, czyli około 18 milionów złotych. Całe przedsięwzięcie zostanie sfinalizowane do końca 2019 roku.